Stój! Witam bardzo serdecznie Was wszystkich zgromadzonych na mszy świętej sprawowanej w intencji naszej Ojczyzny, mszy dziękczynno-błagalnej. Słowo Ojczyzna zawsze ma wielkie znaczenie dla nas, ale są dni, kiedy to słowo brzmi w sposób szczególny. Dzisiejszy dzień jest właśnie takim szczególnym. Dzisiaj bowiem przypada kolejna już 97. rocznica odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli niepodległości. Trylogia patriotyczna to wędrówki patriotyzmu przez wieki. Błażki postawiły na patriotyzm, na takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. Chcemy na nowo obudzić błaszkowskich rycerzy, ludzi, którzy poprzez te wieki walczyli o wolność, niepodległość naszej ojczyzny, a także tej naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina i miasto Błażki. I właśnie stąd pomysł na zorganizowanie wydarzenia takiego w trzech odsłonach. Pierwszy Marsz Niepodległości, dzisiaj turniej rycerski, jutro zaduma patriotyczna we Wrzącej. To jest pomysł na obudzenie tych błaszkowskich rycerzy. W przyszłości myślimy także o nadawanie tytułu błaszkowskiego rycerza zasłużony dla gminy Błażki właśnie w oparciu o to, co teraz robimy. Czyli na początku chcemy obudzić błaszkowskich rycerzy, ludzi, którzy w przeszłości walczyli o wolność naszego kraju, a także w jakiś sposób uhonorować ludzi, którzy są, których może czasami nie dostrzegamy, ale przyczynili się do rozwoju naszego regionu. To wszystko jest nauką patriotyzmu. Niekoniecznie trzeba umierać i walczyć o życie, żeby być patriotą, o Polskę. Na co dzień wystarczy być dobrym człowiekiem, ale trzeba ciągle przypominać, że mamy zagrożenia, że jednak były trudne czasy i że jeszcze nie tak dawno, licząc w setkach lat, nie mieliśmy tej niepodległości. I w związku z tym warto jest powiedzieć, jak się robiło, jak się walczyło o Polskę kiedyś, stąd rycerstwo. Żeby przypomnieć, jak było powstanie styczniowe, też było potrzeby, też było zrywem narodowym. No i później odzyskanie tej niepodległości, to też jest ofiara ludzka. W związku z tym to wszystko trzeba przypominać. Chcieliśmy zrobić to jak najbardziej przystępny sposób, żeby to była taka lekcja historii, nowoczesna lekcja historii. Przenosimy się trochę w czasie. Następuje taka wędrówka tego patriotyzmu przez trzy wieki historii. Pokazujemy to, co najlepsze. I to jest osadzone w realiach tej ziemi, bo ta ziemia, tutaj też byli rycerze, stąd też się wyruszało na wojnę. Tutaj też były walki podczas powstania styczniowego, tutaj też była walka o niepodległość. W związku z tym to jest wszystko stąd, z tej ziemi, obserwacja otoczenia i nauka historii młodszego pokolenia. My chcemy tym zainteresować. To, co my robimy, to jest współczesna odmiana walk rycerskich. Używamy prawdziwych zbroi, nie chcemy się ograbić tego sportu z wartości historycznych, patriotycznych lekcji historii, natomiast no, jest to współczesna odmiana. Nie używamy sztychów, nie zabijamy się, walczymy nie o pieniądze, a bardziej o sławę, honor i wolę zwycięstwa. Natomiast walki są dość brutalne. Ale jednocześnie jest to bardzo emocjonujące dla tych, którzy mogą to z zewnątrz oglądać. No mamy nadzieję. Dla nas na pewno. Mam nadzieję, że dla całej Rzeszy też. Ale podkreślam, to nie jest pokaz. Tutaj jest prawdziwa walka. Super. Są bardzo ekscytujące. Fajne są. No. Co najbardziej się podoba? Walki. Jak się tuką. Jak się tuką. Myśleliście, że to będzie tak naprawdę?
No nie. Tak. Ale mi bardziej się podobały selfie z rycerzem. No. Ale wszystko jest sztuczne. Wszystko sztuczne. A przymierzaliście już te zbroje? Nie. A chcecie? Tak! Bardzo się podoba, tym bardziej, że się cieszę, że wreszcie tutaj w okolicy, nie mam daleko, nie muszę gdzieś nigdzie daleko jechać. Parę kilometrów, dosłownie 3 kilometry, jest impreza. Spodziewała się Pani aż takich emocji i tak widowiskowych walk? To znaczy już kilka razy widziałam i wiem, co się może wydarzyć. Lepiej jest z daleka się trochę trzymać, bo to broń potrafi latać w powietrzu. Bardzo fajna impreza, tym bardziej, że 3-dniowa, dla każdego coś dobrego, coś innego. Fajne. Małe miejscowości i miasta chętnie wspierają rycerzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy możliwość tutaj powalczyć przed taką widownią fajną. To powód do dumy, że dzieciaki Was oglądają i chcą również ubierać się tak jak Wy i próbować swoich sił w podobnym sporcie? Możliwe, że to nasza nowa kadra, także chcemy dalej inspirować dzieci i dalej robić to, co robimy w tym momencie. Uważam, że warto docierać z uwagi na to, że jest tutaj potencjał, są tutaj ludzie, którzy chętnie na takie coś przychodzą, no i jak widać jest to spore widowisko i dużo osób na pewno na takie coś się pojawia. Nie sposób oprzeć się refleksji, jak wielu Polaków ofiarowało wiele, a czasem i wszystko, w sprawie wolności naszej ojczyzny. W polskiej tradycji nie brakuje ludzi, którzy całkowicie poświęcili się dobru wspólnemu naszego kraju. Jedni ponosili trudy przymusowej emigracji, inni tracili przez lata i pokolenia wypracowany majątek, jeszcze inni cierpieli zsyłkę na Sybir. Szczególnie trzeba docenić tych, którzy przelali krew, oddali życie w kolejnych powstaniach i na różnych frontach wojny. Poczty sztandarowe, stój od czoła! Jeszcze Polska nie zginęła. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Złożymy wiązanki kwiatów i znicze na grobie poległych powstańców. Kwiaty składa burmistrz i rada gminy i miasta Błaszki. Thank you.
Serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze uroczystości patriotyczne, które odbywają się w ramach trylogii patriotycznej. Wędrówki patriotyzmu przez wieki. Spełniło się moje marzenie, że po właściwie roku czasu wróciła ta zaduma patriotyczna do tego miejsca. Do tego bardzo ważnego miejsca w naszym regionie, które ocali od zapomnienia obecny tutaj pan senator Sylwester Gajewski, któremu serdecznie pragnę za to podziękować. Przez te trzy dni, trzy odsłony trylogii patriotycznej budziliśmy błaszkowskich rycerzy. Ludzi, którzy oddali swoje własne życie za wolność i niepodległość Polski. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o ludziach, dzięki którym mamy wolną Polskę. Dzięki ludziom, którzy możemy mówić po polsku, możemy żyć tak, jak żyjemy. I uszczelnienie ich pamięci, jak dla mnie, jest bardzo ważne. Rozumiem, że ani chwili nie zastanawiałaś się, kiedy taki pomysł tutaj w waszej społeczności powstał. Nie, od razu, tylko kiedy dowiedziałam się, że będę mogła, to od razu z wielką chęcią. A co sądzisz o kultywowaniu takich wartości patriotycznych, historycznych dzisiaj? To jest bardzo ważne moim zdaniem, bo właśnie to sprawia, że naród się łączy, że ludzie też... I jeżeli będzie w przyszłości jakieś zagrożenie, to myślę, że dzięki takim tradycjom ludzie będą bardziej połączeni i będą razem walczyć o Polskę. Proces integracji młodzieży i proces tego wydarzenia Wielkiej Trylogii Patriotycznej to jest, szanowni państwo, okres trzyletni, kiedy żeśmy się przygotowywali już i do pierwszej zadumy patriotycznej, następnie w tamtym roku było nadanie sztandaru i w tym roku postanowiliśmy naszą uroczystość wkomponować w ogólną uroczystość gminną, gdzie były te trzy odsłony. Młodzieży naszej nie trzeba przekonywać do brania udziału i mimo, że dzisiaj jest bardzo słaba pogoda, bo jest zimno i to praktycznie 100% młodzieży wzięło udział w naszej uroczystości. Jest to dzisiaj dzień wolny od zajęć i nie ma sytuacji takiej, że ktoś kogoś zmusza, po prostu młodzież, rodzice, nauczyciele sami też występują z tą inicjatywą. W tej chwili zostało uruchomione niesamowite przedsięwzięcie historyczne. Pielęgnujemy to. Ta moja cząstka, którą tu mam przyjemność dołożyć do tego przedsięwzięcia, polega na tym, że to jest na terenie mojego obiektu. Ale jestem dumny z tego, że moi poprzednicy byli tak wartościowymi ludźmi, tak wspaniałymi patriotami polskimi, o jakich powinny pisać książki, powinny być przykładem pokazywanym całe lata.